najgorsze były te pytania w szatni. No Ryba, no i co będzie z tymi kibicami? No i jednak wrócą, no i jednak nie wrócą. No będą na tym meczu, ilu będzie tych ludzi? Cały czas te same pytania, a jadą na wyjazd, a nie? Zawsze kiedy ten stadion był pełny, kiedy był młyn, wiadomo, że człowiek się tym zawsze interesował. Pierwsze moje spotkanie z takim typowym dopingiem korony nie miało miejsca na tym stadionie. To był marzec, może nawet jeszcze luty 2006 roku. Korona grała Puchar Polski z Legią Warszawa. Wygraliśmy wtedy już 3-0, już byłem wtedy zawodnikiem. Naprawdę to było niesamowite przeżycie. I później właśnie człowiek gdzieś tam dorastał w tym wszystkim i mówił sobie, kurczę, też chciałbym zagrać przy takiej publiczności, gdzie jest cały stadion. I pierwszy taki moment, kiedy gdzieś tam człowiek zagrał przy tej publiczności, gdzieś po prostu to poczuł i później naprawdę to już wiadomo poszło, człowiek zaczął się tak żyć tym i patrzeć mniej więcej, co tam się dzieje u tych kibiców, jak to jest wszystko organizowane i wiadomo, i po meczach człowiek siadał i oglądał te zdjęcia, co tam ultrasi wymyślili, co było ciekawego na dopingu, jaka była oprawa, także naprawdę zawsze człowiek to śledził i patrzył właśnie, jakie tutaj losy właśnie kibice wymyślali na stadionie. No gra się też dla nich, nie jest tak, że po prostu my wychodzimy, gdzieś tam robimy swoją robotę, tylko też gdzieś to przeżywamy razem z kibicami. Ja wiem, że oni przeżywają porażki, zwycięstwa razem z nami, ale mimo to chcielibyśmy, żeby było ich więcej na tych trybunach. No gdzie my biegamy się, cieszymy właśnie po tym końcowym gwizdku, po wygranym meczu czy po strzelonej bramce, gdzieś tam do nich. Co czułem? Brakiem młyna? No, najgorsze z tego wszystkiego to, co było, że przyjeżdżali kibice z drużyny przeciwnej, a przyjeżdżali naprawdę bardzo licznie, czy to z Krakowi, czy z Ruchu Chorzów. Już nie będę się tutaj bardziej zagłębiał, ale było takich parę wyjazdów z drużyny przeciwnej, gdzie zapełniali tą klatkę przyjezdnych i było głośniej słyszeć niż naszych kibiców, mimo tego, że tutaj szacunek dla tych wszystkich, którzy przychodzili, nas dopingowali, ogromne podziękowania dla was. Także chcę, żebyście wiedzieli, że chłopaki w szatni też bardzo mocno to przeżywają i oni też bardzo chcą grać tutaj dla was, bo dla nich też to jest takie wyróżnienie grać przy większej publiczności. Spróbujemy się z nimi w pewien sposób dogadać, nie dla mnie, nie dla litera, tylko dla dobra korony. Zróbmy najpierw ten pierwszy mecz. Dopingujmy ten pierwszy mecz, przeżyjmy go razem. Co najważniejsze, głośno. Z takim bardzo pozytywnym dopingiem dla nas. To jest na razie taka ugoda na jeden mecz, ale nie wierzę w to, żeby tutaj po jednym meczu gdzieś tam po prostu to siadło na laurach. Tylko to dostanie jakiegoś takiego pozytywnego kopa, a za tym to będą szły i wyniki, tak? Wrócą te oprawy, wróci doping i nie będzie najmniejszych problemów. I wróci ta, to można powiedzieć, stara, nowa korona, tak? Czy teraz będziemy potrafić zbudować taką koronę, jaka była kiedyś, takie relacje między kibicami a drużyną? No na pewno, że tak. Dlaczego? To się może udać. Spójrzcie sobie na naszą szatnię, widzicie te nasze kulisy po meczu, jaka jest radość. Naprawdę mamy pozytywnych wariatów. Mamy naprawdę teraz spoko trenera. Dajcie temu trenerowi też usłyszeć po prostu, jaki jest tutaj doping. Przyjdźcie tutaj naprawdę licznie, tak żeby on to naprawdę usłyszał, jak jest w Kielcach. Żeby całe Kielce, cała Polska nas właśnie tutaj słyszała, żebyście się razem z nami cieszyli, bo ten nowy sztab też na to zasłużył i tym bardziej nowy trener, on też chce to usłyszeć. Wiadomo, no był wyjazd, ale to, co jesteśmy w domu, on sobie na to zasłużył. Za to, co zrobili chłopacy w szatni, za to, co zrobił teraz ten sztab. Walczymy o tą ósemkę i naprawdę możemy stworzyć też coś, też piękną historię. Ja wiem, że ona się stworzy, ja bardzo mocno w to wierzę, także zróbmy wszystko razem, żeby te relacje między nami były takie, jakie powinny być, takie, jakie kiedyś były. Na pewno gdzieś tam po jakichś porażkach czy coś zawsze, wiadomo, gdzieś się nam tam dostanie, ale to jest normalne. Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce, tak? Także zostańcie przy tym. Będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej was tutaj ściągnąć, żeby była zgoda nie tylko między wami, ale też między nami tutaj w całym klubie, że to wszystko będzie tak
budowane, że będziemy tworzyli nową koronę, nową historię, taką bardzo znaczącą historię i stworzymy coś, czego jeszcze nie było. Najpierw dostajemy się do ósemki, a później bardzo mocno w to wierzę, że zaskoczymy wszystkich. Razem po ósemkę.